Nazywam się Aleksander Groński, mam 66 lat, mam żonę, 5 dzieci, jedno w niebie z dzieci, 13 wnuków, z tego 5 wnuków w niebie. Jestem w tej chwili na emeryturze, mam czas, a po drugie nie mam czasu na nic, bo to, jak nie z Panem Bogiem, to z emerytami czy z innymi ludźmi, ale to wszystko, gdziekolwiek jestem, to właśnie ważne, żeby był obecny Pan Bóg, to jest najważniejsze. Ponad 20 parę lat już, ponad 20 kilka lat. Wcześniej to piłka nożna, w oldboyach później, no a potem jak przyszła operacja, po operacji już koniec biegania, no, uszkodzony nerw strzałkowy, ale akurat skończyłem granie w piłkę, zacząłem chodzić po górach. I tak to się zaczęło. Górak to nie ma tam, czy tak, każdy na ty, także to nie ma. Najważniejsze to, że po górach spotykałem ludzi, którzy naprawdę chcieli rozmawiać z człowiekiem, pomagali, brakło mi wody, brakło mi czegokolwiek, żywienia czy tego, zapraszali do domów. Tam po górach zawsze ludzi takich się spotykał, że zapraszali, że herbatę gorąco zrobili, ale jeden warunek był, usiądź, bo ja chcę z tobą porozmawiać. Chodź do góry, ale to jeszcze coś więcej, bo... Tam zacząłem w górach trafiać na szlaki, którymi chodził Jan Paweł II, jego szlakami, jego drogami. Wynalazłem, że jest odznaka trzystopniowa imieniem Jana Pawła II. No i od tego czasu zacząłem chodzić tam, gdzie Jan Paweł II chodził, no bo to nie tylko szlaki, ale i sanktuaria, trzeba było zdobywać kościoły zabytkowe, nowe kościoły, kapliczki. Jak Ojciec Święty umierał, no to w tym czasie znowu mnie złożyło, chory byłem, tak, że nie wstawałem z łóżka, w ogóle nie dałem rady chodzić po raz kolejny. No i leżałem ja tu na łóżku, miałem iść tam gdzieś czuwać, nie dało rady. Ojciec Święty umierał, pamiętam w nocy przyszedł taki sen, 3 dni nie wstawałem w ogóle, nie dałem rady nic. Sen przyszedł w tym śnie Ojciec Święty, w ten dzień, kiedy umarł akurat, noc nawet. I podchodzę do Niego, pytam się, Ojcze Święty, czy wyzdrowieje, czy nie? A On się uśmiechnął tylko i przytulił mnie mocno do siebie. Ja na drugi dzień wstałem z łóżka, już mogłem zjeść obiad przy stole. Z tą postacią, dzięki której odnajdywałem Pana Boga, że był jakimś tym pośrednikiem, na pewno, w bardzo wielkim stopniu. Przecież to ja wszystko, cokolwiek było to z Nim związane, to szukałem, odnajdywałem. Tutaj odkryłem Pana Boga pełnego miłości. Zresztą postawił mnie na nogi. Za rok czasu wróciłem z powrotem w góry już. Mogłem chodzić bez lekarstw, bez leczenia, bez niczego. I z powrotem wróciłem w góry. Człowiek musi mieć świadomość, że jest potrzebny. Jak chce, z tego nie zdaje sprawy i nie chce być potrzebny dla drugiego, no to kaplica, to egoizm przerósł nad wszystkim, no to się nie da. Zachęcam Was, wszyscy młodzi, żebyście sięgali do Słowa Bożego. Tam jest źródło życia, źródło mądrości, źródło radości, pokoju, wszystkiego. Tam wszystko jest dla każdego człowieka. Tylko żeby codziennie, nawet codziennie sięgać, ono uzdrawia, ono naprawia wszystko w człowieku. Także sama radość jest w tym. No i zachęcam do chodzenia w góry. Im większy wysiłek, im większy trud, tam to tym bardziej potem tyle radości jest, że naprawdę. Jak chodzę nieraz z tymi ludźmi po górach i doświadczają tych najtrudniejszych sytuacji, to te sytuacje najbardziej pamiętają, o tych sytuacjach później opowiadają i mówią, że to były najfajniejsze rzeczy w ich życiu. Właśnie to, co trudne, to, co łatwe, to szybko przeminie, nie ma, koniec. Nikt nie pamięta o tym. A najważniejszy ten trud, a jeszcze połączony z Panem Bogiem, z tym, że Jego się zaprasza do wędrowania codziennie, w każdej sytuacji, czy w górach wędrowania, czy gdziekolwiek, czy w szkole, czy w pracy, czy gdziekolwiek, jak z Nim się wędruje przez życie, to jest najlepsza wędrówka dla człowieka.